Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, więc zróbmy sobie coś innego. Mam dla was niespodziankę. Oto ten przeuroczy baboczek będzie bohaterem dzisiejszej bitewki, a sponsorem jest kolega Watt. O ile to się czyta przez E, a nie przez W. No i zobaczymy, co kolega tutaj zdziała. Oczywiście jedzie w... Tutaj tylko dwie są możliwości. Albo właśnie w tą depresję, gdzie teraz się znajduje, albo dokładnie na K1, K2, mniej więcej w tamtych rejonach. Tu już widać jest polowanko. Zaraz zaczną się przewracać pewnie te płotki. O, chyba już coś jedzie. Tak jest. O, kolega nawet mógł rąbnąć, ale widzę, czeka na pewniaka. T-92, moja pierwsza artyleria 10 poziomu. Grałem z nią kiedyś bardzo, bardzo dużo. Ze względu na to rąbnięcie, po prostu, no. Jest to taki babok, który potrafi one-shotować praktycznie każde czołgi, prawie że w grze. No, zobaczymy. Kolega czeka, czeka, aż się widzę, wszystko wyświetli. Zobaczymy, jakie pojazdy tutaj... O, znowu się płotek złamał. To jest troszeczkę lipa. Aha. Tigerek dwójka. No, poszło. No i cóż, one shot i do garażu, jak widzicie. To jest to, czego w WoCie nie powinno być. Gościu sobie wyjechał, chciał bitwę zagrać. Może raz wystrzelił, może nie wystrzelił. One shot i koniec. Kolega czeka, aż mu się załaduje. Jest lew, bardzo mocno wystawiony z tego, co widzę. No dobra. Zobaczymy, w którego. Czy Isa trójkę będzie chciał kolega ściągnąć? Nie, jednak lew. Ale zniknął. I czy tu będzie bicie? No jest bicie. Pewnie kolega poczeka, aż się cofnie. Poszło. No i widzicie, o co chodzi i dlaczego wam prezentuję tą bitwę. Drugi strzał, drugi kill, full HP. Koniec grania, dwa czołgi. Już koniec grania. Lew się wycofuje, bo stracił dwóch kumpli. Dobra, czekamy, co będzie dalej. Jest Mausior. I jest lew. Którego teraz? Prawej flanki nie ma. Ona nie istnieje. Nie wiem dlaczego, jest tam jakiś czołg, ale widzę, że Tedek jeden broni i jest... O kurde. Coś niesamowitego. Ebola. O, czy doczekamy się kiedyś bitew bez artylerii? To mnie bardzo, bardzo ciekawi. Zmiany w artylerii mają być. Czy będą? Nie wiem. Czy częstsze strzelanie, mniejszy damage jest fajniejsze niż to? No, różnie to może być, powiem wam szczerze. No, zobaczymy, zobaczymy. Kolega cierpliwie czeka na swój trzeci strzał. Kurczę, Maus mu się chyba marzy. No tutaj już nie będzie one-shota, ale... Zobaczymy. Wybrałem tą bitwę, żeby było jakieś tam urozmaicenie. Nie będzie tutaj emocjonującej rozgrywki. Kurczę. Po przeciwnej stronie też jest baboczysko. Widzicie, nawet jak jest jedna, bo niektórzy mówią, żeby ograniczyć artylerię, nawet jak jest jedna, to potrafi... O! Teraz lew, uwaga. Poszło.
I lew został zniszczony, moi drodzy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale lwa już nie ma, czyli trzy czołgi poziomu 8, trzema strzałami z full HP zostały zniszczone. A z drugiej strony ktoś atakuje, ale tak niemrawo, że nie wiem. No, nie było przeładowane, tak to można było w tą szparkę próbować rąbnąć. Dobra, M46 zniszczony. Czy Maus tu wyjedzie? Pewnie nie. Ma plecy. O, Ferdek. Kurka wodna. Proszę, dostał za zero. No. Dobrze, kurczę, że nie czwarty frak. To już by były jaja. Ale zostanie tu? Nie. Jedzie, no i dobrze. Jest Mausior. No i został zniszczony. No taka to jest bitwa artylerią, jeszcze taką, która wolno strzela, że się czeka na strzał mnóstwo czasu. Tutaj sidescrap. O, jest Ferdek. Poszło. Widzieliście to? Coś nieprawdopodobnego, no. Te strzały to jest jakaś totalna masakra. Nie wiem, czy powinienem Mistrzostwo Świata zatytułować ten odcinek. Dobra, Conqueror zginął. Sytuacja jest na razie ok. Siły wyrównane. No, jedzie CDC, już nie. ST1, 1900 HP. Zaraz zobaczymy. O co tutaj chodzi? O, wyjechał ładnie. ...1800, słuchajcie. Gościu już tym... ...ST1 jest na strzał. Masakra, po prostu. Dobra, ja to jednak troszeczkę przyspieszę. Zwłaszcza teraz, prawdopodobnie będzie jakaś stagnacja. No, przewagę mają... O, jest baboczek! Uwaga! Uwaga, uwaga! No i niestety spadło za blisko. Nie udało się, nie udało się. Dobra. Co tu więcej? E75! Oczywiście niszczy KW4, 700 hapsa do wzięcia, ale jeszcze bardzo, bardzo długi czas ładowania na pewno zniknie, zniknął. No i zostało 3 na 2. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Mamy ISA 3, mamy Jagdtigera z drugiej strony. Ten istrzy mógłby tu coś spotnąć. Baboka w końcu nie ma. O, jest. Ładnie dostał. Ale miejmy nadzieję, że się schowa jednak. I niestety nie udało się go trafić. Kolega został sam na dwa czołgi przeciwnika. A nie, przepraszam. Przecież istrójka jeszcze jest. Gościu zaczął kapować.
No tutaj zasięgu nie będzie miało 75. Ciekawe ile HP ma. T54. Oj, oj, oj. Trafia w działo. Ale fuks. Kurka, w działo trafił akurat. No i kolega ucieka z tego co widać. Tamten go załatwia. Ja już to na przyspieszonym puszczam, bo zdaję sobie sprawę z tego. Może bitwa nie jest zbyt dynamiczna, jak to te 92. Natomiast te strzały uznałem, że warto wam pokazać. Od czasu do czasu baboczka można pokazać. Dobra, kolega tutaj, tylko tu z dwóch stron będzie mógł wyjechać. Czyli jednak tu. Aha. No dobra. Minuta jeszcze jest. O, tu by było jakaś fajniejsza rzecz. Można by było troszeczkę objechać to. Jak tu się wychyli, to koniec. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Uwaga. Niestety zrobił to. Wyjechał bardzo źle, no kurczę. No i teraz zobaczmy. Medal Gora, słuchajcie. Jest MK, Top Gun i High Caliber i obrażenia 8154. Sami widzieliście te strzały, coś nieprawdopodobnego. Nie chcę mi przez gardło to przejść, ale serdecznie gratuluję koledze wyniku. Kurczę. O, kolega zarobił, bez konta premium grak zarobił 60 tysięcy, a na czysto 12 tysięcy. 8154 punkty obrażeń. Niesamowite strzały te na początku. No i co? To tyle. To robimy sobie przerwę od baboków na kolejny miesiąc. Może w przyszłym miesiącu jakąś bitewkę pokażę. Myślę, że to wystarczy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.